24-17 po pierwszej kwarcie i dla województwa opolskiego jest to chyba niespodzianka. Ja tutaj podejdę do kadry województwa lubuskiego. Witam serdecznie. Kadra lubuskiego, tak? Jak wam ta pierwsza kwarta się widzi? Chyba duża niespodzianka. Kto by się spodziewał, że województwo opolskie... Znaczy ja obstawiam i tak, że dolnośląskie. No, to by tak nie obstawiał, ale mimo wszystko po pierwszej kwarcie siedmioma. Jak wy się widzicie przeciwko tym zespołom? Są do ogrania? Są do ogrania, na pewno. Ale... Są do ogrania? Krawczyk, ty mi powiedz, bo znasz tutaj województwo dolnośląskie, nieraz grałeś przeciwko nimi. Co się dzieje z tym zespołem, że z opolskim tutaj przegrywają? Albo opolskie takie dobre, albo lubuskie zmęczone po podróży? Raczej dolnośląskie. Mamy zgranie. Proszę? Dolnośląskie mają zgranie. Dolnośląskie mają zgranie lepsze? Znaczy małe mają dolnośląskie. Małe, no nie grali ani jednego meczu, to nie ma się co dziwić. Ale coś słabiej grają chyba. Zaraz rozkręcą. Rozkręcą się w trzecim kwarcie chyba dopiero. Stawiacie mimo wszystko na województwo dolnośląskie, tak? Opolskim jestem. Ty jesteś za opolskim, no ja zawsze, tak no za słabszym, tak? A kto awansuje do finału wielkiego? Najlepsi. My i Dolnośląskie. Śląskie na drugim miejscu. Tak myślisz, Śląskie? Śląskie na drugim miejscu. A na pierwszym? My. No zobaczymy, o 18 gramy wracamy na parkiet. No naprawdę, tak jak chłopacy z Opolskiego zapowiadali, że nie będą tutaj pionkami na tej szachownicy, tylko... O, i wszedł Denis Socha i teraz się zacznie rock and roll na hali tutaj w Zielonej Górze. 24-19. Wiemy, że Denis Socha z numerem 7 jest jednym z najlepszych strzelców w tym roczniku w Polsce. Drugie miejsce w województwie dolnośląskim, rok młodszy i kolejne punkty, Denis Socha. Mówiłem, która drużyna znajdzie receptę na tego zawodnika, ta ma szansę wygrać z województwem dolnośląskim, choć Mazur coś słabiutko w tej pierwszej kwarcie. Proszę, co się dzieje? Czyżby trener Łakis w pierwszej kwarcie wystawił silniejszy skład? Zobaczymy. Prawdę nam powie o wszystkim kwarta trzecia, nie?